Halo moi mili, dzisiejszą audycję opłaca się obejrzeć, bo zajmiemy się słowami calen i becalen, które znaczą płacić. Powiemy sobie, czym te słowa różnią się od siebie, a zaczniemy od zagadki. Kiedy jesteście w Niemczech w restauracji i chcecie powiedzieć, chciałbym zapłacić, jak będzie poprawnie? Ich möchte bitte zahlen, czy ich möchte bitte bezahlen. Odpowiedź już za chwilę. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Zaczniemy od rozwiązania zagadki. Uwaga, uwaga, obie wersje są poprawne. Czyli możemy powiedzieć zarówno ich möchte bitte zahlen, jak i ich möchte bitte bezahlen. Kiedy chcemy powiedzieć, że chciałbym zapłacić. W języku niemieckim, kiedy chcemy zapłacić za jakiś towar, możemy używać słów zahlen i bezahlen zamiennie. Na przykład ich zahle die Rechnung albo ich bezahle die Rechnung, czyli zapłacę rachunek. Ich zahle den Kaffee albo ich bezahle den Kaffee, czyli zapłacę za kawę. Albo ich zahle die Miete lub ich bezahle die Miete, czyli płacę czynsz. Kiedy chcemy zapłacić gotówką, możemy powiedzieć bar zahlen lub bar bezahlen, czyli właśnie płacić gotówką. Z kolei płacić kartą to będzie mit Karte zahlen albo mit Karte bezahlen. I tutaj uwaga, bo kiedyś wspomniałem, że czasami po słowie mit nie stawiamy rodzajnika. Nie oznacza to, że zawsze nie stawiamy, bo po słowie mit oczywiście mamy rodzajnik. Po prostu czasami w utartych zwrotach, jak na przykład mit Karte zahlen lub bezahlen, tego rodzajnika nie stawiamy. W przypadku obu słów, czyli zahlen i bezahlen, możemy dodać jeszcze słówko für, zwłaszcza kiedy chcemy powiedzieć, jaką kwotę zapłaciliśmy za coś. Na przykład ich zahle 3 euro für den Kaffee albo ich bezahle 3 euro für den Kaffee, czyli płacę 3 euro za kawę. Albo ich zahle 10 euro für den Wein lub ich bezahle 10 euro für den Wein, czyli płacę 10 euro za wino. Mamy jednak sytuacje, w których jedyną poprawną wersją będzie ta ze słowem bezahlen. Taką sytuacją jest na przykład, kiedy opłacamy naszego pracownika za wykonaną pracę. W takich wypadkach słowo bezahlen będzie łączyło się z akuzatywem. Na przykład ich bezahle den Mechaniker, czyli opłacam mechanika. Płacę mechanikowi za wykonaną pracę. Weil meinen Wagen repariert hat, bo on mój samochód naprawił. Albo ich bezahle den Maler, czyli opłacam malarza, płacę malarzowi za wykonaną pracę. Weil mein Haus gestrichen hat, bo on mój dom pomalował. Z kolei, kiedy nie mamy na myśli tego, że płacimy naszemu pracownikowi, tylko chcemy powiedzieć, że płacimy za jakiś towar, a przy okazji wspomnieć, komu przekazujemy pieniądze, wtedy bezahlen połączymy z datywem. Na przykład ich bezahle dem Vermieter für diesen Monat, czyli płacę mojemu osobie, która wynajmuje mi mieszkanie za ten miesiąc. Albo ich hab im 50 euro für die Bücher bezahlt, czyli zapłaciłem mu 50 euro za książki. Ze słów zahlen i bezahlen możemy zrobić rzeczowniki, czyli die Zahlung i die Bezahlung. W obu przypadkach będą miały one rodzajnik die, czyli będą rodzaju żeńskiego, dlatego że mają końcówkę ung.
A wszystkie rzeczowniki po niemiecku z końcówką -ung będą właśnie rodzaju żeńskiego. Die Bezahlung oznacza płacę, czyli płatność za pracę. Zauważcie, że znowu wraca tutaj znaczenie opłacania pracownika. Na przykład die Bezahlung ist 20 euro die Stunde, czyli płaca, stawka pensji to 20 euro na godzinę. Z kolei die Zahlung oznacza płatność, czyli po prostu przekazanie pieniędzy. Na przykład, kiedy robimy zakupy w internecie, możemy zobaczyć komunikat die Zahlung kann nicht abgeschlossen werden, czyli płatność nie może zostać ukończona. Na koniec dodam, żebyście nie mylili słowa zahlen, płacić, które rymuje się ze słowem bezahlen, czyli też płacić, i tak możecie to zapamiętać. Nie mylcie tego słowa zahlen ze słowem zählen, które znaczy liczyć. Na przykład ich zahle 10 euro, płacę 10 euro, ale ich zähle bis 10, liczę do 10. I to tyle na dzisiaj. Podsumujmy sobie najważniejsze punkty. Kiedy płacimy za jakiś towar, wówczas w większości sytuacji możemy używać słów zahlen i bezahlen zamiennie. Kiedy opłacamy naszego pracownika za wykonaną pracę, wówczas użyjemy tylko słowa bezahlen z akuzatywem. Kiedy natomiast chcemy wspomnieć, komu płacimy za jakiś towar, wówczas użyjemy bezahlen z datywem. Die Bezahlung oznacza pensję, płacę, z kolei die Zahlung oznacza płatność. I nie mylcie słowa zahlen, płacić, ze słowem zählen, czyli liczyć. A ponieważ oglądaliście do tego momentu, mam dla was na koniec jeszcze dwa zwroty. Kiedy chcecie powiedzieć, że coś się opłaca robić, bo jest to warte robienia, wówczas ze słowem zahlen powiecie sich auszahlen, a w przypadku słowa bezahlen powiecie sich bezahlt machen. Na przykład uczcie się niemieckiego, bo das Deutsch lernen wird sich auszahlen, albo das Deutsch lernen wird sich bezahlt machen, czyli nauka niemieckiego się opłaci. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglotę.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam, jak nauczyłem się 6 języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna. Dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.